Wiecie, że rozważamy wspólnie razem list do Efezjan. Jak mówię, czasami mozolę się z tym listem, ale jest to list, który nam przedstawia niesamowitą prawdę odnośnie chrześcijańskiego naszego życia. Zwróćcie uwagę, drodzy, że ten list mówi o tajemnicy życia Bożego i życia z Bogiem, że nie da się tych rzeczy odwrócić, nie mogę zacząć żyć po Bożemu, nie stając się Bożym dzieckiem. I całe, pamiętacie, pierwsze trzy rozdziały tego listu to są przekazaniem nam wiadomości, objawienia, że to łaska Boża, moc Boża sprawiła, że nas, którzy byliśmy duchowo martwi, wrogo usposobieni wobec Boga. Tam jest napisane w drugim rozdziale, byliśmy oporni Bogu, dziećmi, które są oporne, że postępowaliśmy w różnego rodzaju grzechach, że nie było w nas wiary i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg postanowił nas uratować, zbawić i postanowił nas pobłogosławić w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios i tym, którzy zaufali łasce, tym, którzy zaufali Chrystusowi. On ich zbawił, On nas obmył, oczyścił. On nas, Bóg Ojciec, jak Słowo Boże mówi, umieścił nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie, w Nim ożywił i posadził nas w okręgach niebieskich. Dokonał wielkiego dzieła zbawienia. Nie zawsze uzmysławiamy sobie to, co Bóg z nami uczynił, dokonał w Jezusie Chrystusie. Ale ta mądrość Boża została objawiona apostołowi, aby lud Boży wiedział, co Bóg z nami uczynił. I to nie jest na zasadzie pobożnych życzeń, to nie jest na zasadzie tak, to się stanie, kiedy będziesz to wyznawał. Nie. To są rzeczy, które dokonują się w momencie, kiedy człowiek szczerze swoje serce, życie oddaje Chrystusowi, wtedy Boża moc zmienia twoje i moje życie. To Boża moc czyni nas zupełnie nowym rodzajem człowieka, nowym stworzeniem, jak mówi Boże Słowo. I ta Boża moc sprawia te wszystkie rzeczy, o których tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi. Mówiliśmy o tym, że Pawłowi została odkryta tajemnica. Tą tajemnicą jest to, że i poganie, i Żydzi są w ten sam sposób zbawieni i stanowią jedno ciało przed obliczem Wszechmogącego Boga. Bóg nie ma kościoła z Żydów i Bóg nie ma drugiego kościoła z pogan. Jest tylko jeden kościół, jedno ciało, zbawieni Żydzi przez wiarę w Chrystusa i zbawieni poganie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To jest bardzo ważne. I już teraz apostoł Paweł w tym liście do Efezjan mówi do Bożych ludzi, do ciebie. Kiedy mówi Boży ludzie, a w listach do Tymoteusza Paweł używa takiego stwierdzenia: Ty człowiecze Boży. A więc chciałbym, żebyś zrozumiał, że jesteś tym człowiekiem Bożym, niewiastą, mężczyzną, dzieckiem. W Chrystusie Jezusie jesteś człowiekiem Bożym. Jesteś teraz, jak mówi nam ten list do Efezjan, staliśmy się bliscy Bogu przez krew Jezusa Chrystusa. Nie stało się to przez nasze uczynki. Nie stało się to, że staliśmy się bliscy Bogu, pojednani z Bogiem dlatego, że po prostu coś uczyniliśmy w swojej własnej sile i mocy. Absolutnie nie. To Boża łaska sprawiła, że Bóg dał doskonałego Zbawiciela, który dokonał wykupienia przez złożenie swojego życia na okup i to właśnie Chrystus stał się tą wonią dla Boga Ojca, przyjemną ofiarą, miłą wonią, w której Bóg znalazł upodobanie i przez wiarę w Niego, zaufanie w Niego, ty i ja znaleźliśmy upodobanie w oczach Boga. Dokonało się pojednanie. Dokonało się odkupienie. I mówiliśmy, że te
trzy rozdziały pierwsze właśnie nam objawiają tą moc tego wielkiego zbawienia, w którym lud Boży ma swój udział. Staliśmy się ciałem, jednym ciałem, członkami jedni drugich. Od 4 rozdziału do 6 Paweł kładzie nacisk na postępowanie. Oczekuje, że ci, którzy stali się nowym stworzeniem, będą zupełnie w nowy sposób się zachowywać i postępować. I znowu nie polega to na tym, że my własną siłą będziemy postępować i spróbujemy w ten sposób podobać się Bogu, ale to postępowanie ma wynikać i wynika z tego, że ty i ja wewnętrznie, w naszym duchu zostaliśmy ożywieni, staliśmy się nowym stworzeniem i w naturalny sposób ten nowy człowiek, to nowe stworzenie będzie się objawiać. Moi drodzy, to jest coś, co wypływa z tego faktu, z tego dzieła odkupienia i zbawienia, bo inaczej jest niemożliwą rzeczą, żeby człowiek postępował w taki sposób, jak dalej mówi nam Boże Święte Słowo. Kiedy żyliśmy bez Chrystusa, nie przejmowaliśmy się tym, żyliśmy jak uważaliśmy, ale teraz, kiedy doświadczyliśmy mocy Bożej, ta łaska działająca w nas i Słowo Boże działające w nas sprawia, że mamy inne pragnienia, mamy inne cele, których wcześniej nie mieliśmy. Chcemy się podobać Bogu, chcemy żyć według Boga. Więcej, Bóg daje nam siłę i moc, abyśmy mogli, bo nas uczynił nowym stworzeniem, abyśmy mogli to nowe życie prowadzić, tak aby się Bogu podobać. Już na samym początku tego wzywania do postępowania tak na miarę naszego powołania i tego, czego doświadczyliśmy z Bogiem, apostoł Paweł wzywa cały Kościół. I kiedy mówi o Kościele, nie ma na myśli tylko lokalnego zboru, ma na myśli wszystkie lokalne zbory, cały Kościół od początku jego zaistnienia, aż do przyjścia Pana. Wzywa do tego, aby każdy członek zboru, tego lokalnego zboru, który jest częścią uniwersalnego, czyli tego ogólnego Kościoła zbawionych, abyśmy się starali zachować jedność. I mówiliśmy o tym fundamencie, co składa się, ja nie będę tego powtarzał, co składa się na ten fundament jedności. Ta jedność już jest dana, a naszym zadaniem jest strzec usilnie i pilnować, aby Kościół był zachowany w jedności i w pokoju. To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. I moi drodzy, możemy zobaczyć, że człowiek, który doświadcza Bożej łaski, który staje się częścią zboru i kiedy ta łaska działa, to on siłą rzeczy w taki naturalny sposób będzie okazywał miłość, będzie okazywał tą troskę, aby Kościół był budowany i zachowywany. Ten 4 rozdział mówi nam też, że Bóg przez Chrystusa albo Chrystus powołał dla Kościoła i dał dary ludziom. I mówiliśmy o tych 5 służbach: apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy. To są dary, drodzy. To nie są zwykli ludzie, tacy jak my, ale oni mają powołanie i szczególne namaszczenie, aby Kościół był wyposażony. I mówiliśmy, i Słowo Boże mówi, ten list do Efezjan mówi, że te służby, ci ludzie mają szczególne namaszczenie, aby każdy z nas był przygotowany do posługiwania w Kościele, do tego, żebyśmy umieli budować Kościół, swój lokalny zbór, abyśmy byli tymi, którzy dochodzą do dojrzałości, stajemy się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Inaczej mówiąc, to nauczanie, to objawienie i to namaszczenie sprawia w nas, w Kościele Jezusa Chrystusa, niesamowitą i zrozumienie prawdy i niesamowitą siłę, energię, entuzjazm, aby stawać się tego rodzaju ludźmi, wzrastać do pełni wymiarów Chrystusa, abyśmy też umieli rozpoznać fałsz od prawdy i prawdę od fałszu, żebyśmy wiedzieli, co jest z Boga, z Bożego Słowa, a co nie jest. Abyśmy nie szli za jakimiś naukami, które
mają pozór tylko nauki biblijnej, ale nie są nauką biblijną. I apostoł Paweł o tym mówi i wzywa nas, abyśmy już nie postępowali, jak poganie postępują w próżności swojego umysłu. Inaczej mówiąc, coś jest za nami. Stałeś się zupełnie nowym i teraz już nie mam naśladować tego starego sposobu życia. Nie, ja z niego właśnie wyszedłem, zostałem wyrwany, wykupiony. Bóg dał mi nowe życie i teraz jestem wezwany do zupełnie nowego życia, jakiego wcześniej nie zaznałem. Ale Duch Boży i Słowo Boże uczą nas tego nowego życia. To jest ciekawe, ale do tych ożywionych, odkupionych, posadzonych w okręgach niebieskich, bliskich Bogu, apostoł Paweł tak pisze w 4 rozdziale, zewleczcie z siebie starego człowieka. Wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, odnówcie się w duchu umysłu, albo odnawiajcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł nie mógłby tego wezwania skierować do człowieka nieodrodzonego, bo on nawet nie wiedziałby, o co chodzi. Ale my wiemy, bo wiemy, co to było stare i wiemy, co to jest nowe. Wiemy, jak wyglądało nasze stare życie i wiemy, jak jest to nowe, którym żeśmy się stali w Jezusie Chrystusie. I zwróćmy uwagę, apostoł Paweł mówi coś do nas wierzących, odkupionych. Zewlekajcie z siebie to, co należy do starego człowieka. List do Rzymian, jeżeli byśmy otworzyli list do Rzymian, 6 rozdział, zwróćcie uwagę, apostoł Paweł tak pisze w 6 rozdziale listu do Rzymian. Od wiersza może 4 będę czytał. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim, z Chrystusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, 6 rozdział listu do Rzymian, wiersz 5 teraz, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże grzech nie panuje w śmiertelnym ciele waszym. Tam Paweł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka, a tutaj Paweł nas naucza i mówi o tym, że ten stary człowiek, którym byliśmy, został już wraz z Chrystusem w chrzcie pogrzebany. Jakby pewna niekonsekwencja tutaj i można to tłumaczyć, jakby różnie jest to tłumaczone, ale myślę, że chciałbym to w ten sposób oddać. Apostoł Paweł mówi o tej duchowej rzeczywistości. Stało się coś, coś się dokonało. Nie ty i ja nie mogliśmy uśmiercić starego człowieka, bo gdybym chciał uśmiercić starego człowieka, po prostu bym już nie żył. I poszedłbym na potępienie, bo umarłbym jako ten, który jest nieodrodzony i niezbawiony. Ale Bóg w swojej łasce znalazł zastępcę za mnie i za ciebie i w moje miejsce to Chrystus poniósł śmierć. Więcej jest napisane, że kiedy Chrystus cierpiał na krzyżu, umierał, tam mój i twój stary człowiek, nasze stare życie wraz z Chrystusem zostało ukrzyżowane. To jest absolutnie suwerenne dzieło Boga, dzieło zbawienia. I wraz z Chrystusem, później w chrzcie to wyznaliśmy, wraz z Chrystusem zostałem pogrzebany, jak kiedy On został złożony do grobu. I wraz z Chrystusem, kiedy On powstał z martwych, powstałem do nowego życia.
I chrzest właśnie w wodzie wyraża tą duchową rzeczywistość, kiedy dawaliśmy się ochrzcić. Tak więc można powiedzieć, mój stary człowiek, stary Andrzej, stary człowiek został ukrzyżowany, został pogrzebany, a wstał zupełnie nowy człowiek, tak jak Chrystus powstał z martwych do nowego życia i śmierć nad nim już nie panuje. To dlaczego Paweł mówi i wzywa nas, abyśmy zewlekali z siebie? I możemy to odnieść do tego, że ciągle w nas, nawet kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, nie od razu wszystko się tak gwałtownie zmienia. Jestem nowym stworzeniem, ale ciągle gdzieś tam są jakieś stare nawyki, stare przyzwyczajenia i apostoł Paweł wzywa nas, zewlekajcie z siebie rzeczy, które już nie są nie należą do was. A więc inaczej mówiąc, musicie być wpatrzeni w tego nowego człowieka, w Chrystusa, Zbawiciela, a to, co należy do tego starego życia, ilekroć dostrzeżecie, zewlekajcie to z siebie, zrzucajcie to z siebie, nie postępujcie już w ten sposób, bo już nie jesteście starym człowiekiem, ale nowym stworzeniem. Jesteście stworzeni w waszym duchu, w naszym wnętrzu, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, staliśmy się tym nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Tak więc bardzo ważne, i apostoł Paweł mówi, stare te rzeczy, które czyniliśmy, to już nie należy do nas, nie jest naszym udziałem. I dlatego później mówi tak, odrzuciwszy kłamstwo. Mówcie prawdę. Zwraca uwagę, jeżeli się gniewacie. W starym życiu mogliście się kłaść, spać zagniewani na siebie, mogliście chodzić z urazą, mogliście chodzić z nieprzebaczeniem, cierpieliście, bo każdy, który jest tak właśnie tego doświadcza, cierpi. Ma niepokój, bezsenne noce, złość i tak dalej. Ale mówi, wy nie tak, wy macie zewlekać siebie. Już nie jesteście starym człowiekiem, więc nie postępujcie według tych starych nawyków. Ale patrzcie na Chrystusa. A więc, jeśli się gniewasz, jeżeli ktoś sprawił gniew, zwróćcie uwagę, że chrześcijanin może się gniewać, ale nie może trwać w zagniewaniu. Może się unieść słusznym gniewem, nie wiecie, takim unoszeniem się gniewem na wszystko i wszystkich, bo to jest niedobre, ale czasami powstaje w nas gniew z powodu jakichś rzeczy, zostajemy dotknięci. Paweł mówi, niech to szybko się spali jak słoma, żebyście nie trwali w tym zagniewaniu, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł jest świadom i chce nam uświadomić, mówi tak, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie kładźcie się spać w zagniewaniu, w złości. Dlaczego to jest tak ważne, drodzy? Ważne to jest w życiu małżeńskim, w życiu społeczności. Dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że w tym momencie ty i ja otwieramy naszego ducha, nasze wnętrze na działanie sił demonicznych, sił ciemności. Bo gniew nigdy nie czyni rzeczy dobrych. Jeżeli on będzie trwał w nas i nie będzie tam, nie pozwolimy temu gniewowi jakby ujść z nas. Jak możemy to sprawić? No jest coś takiego jak przebaczenie. Jest coś takiego jak to, że po prostu wbrew wszystkiemu przebaczę. Zwróćmy uwagę, popatrzcie, 31 wiersz i 32. Paweł jakby wraca do sprawy gniewu. Mówiąc o zasmucaniu w 30 wierszu, zasmucaniu Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Zobaczcie, gniew, krzyk, zapalczywość, jak to są bardzo podobne do siebie emocje i reakcje. Ale Paweł mówi, wy nie tak
nauczyliście się Chrystusa, staliście się nowym stworzeniem, a więc ilekroć by tego rodzaju emocje, rzeczy chciały wypełnić wasze serce i wasz umysł, wy zróbcie coś z tym. To jest ciekawe, to ja, ty mamy z tym coś zrobić. To nie Bóg za nas. Mamy zewlec, zareagować, odrzucić to od siebie, a przyobleć się w rzeczy, które są przeciwne tego typu reakcji. I w tym 4 i 5 rozdziale apostoł Paweł mówi o negatywnych rzeczach, które już nie powinny być naszym udziałem, a jeśli się stają, to powinienem coś z tym zrobić, a być przyobleczonym w te Boże rzeczy. Tak więc mamy żyć, postępować według tego, co jest teraz tożsame z tym, kim jestem w Jezusie Chrystusie, a nie tożsame z tym, kim byłem bez Chrystusa. Siła i moc do tego nowego życia, do tego nowego sposobu życia płynie z obecności Chrystusa i Ducha Świętego w nas. Amen. Oto ty i ja nie jesteśmy w tym zdani tylko na własną siłę, ale Chrystus jest w nas, Duch Boży jest w nas i On daje nam siłę, abyśmy właśnie mogli przyoblec się i przyoblekać w te dobre rzeczy. Popatrzcie, ile tu jest takich negatywnych stwierdzeń, co powinniśmy z siebie zwlekać. Nie okłamujcie się nawzajem. Niech słońce nie zachodzi nad waszą przyczyną gniewu dosłownie. Nie kradnijcie. Niech żadne zepsute, niewłaściwe słowo. Mówiliśmy o tym, czy to będzie zła mowa, poniżająca kogoś, wulgaryzm, potępienie, przekleństwo. Niech nie wychodzi z waszych ust. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, czyli usuńcie z tej waszej codziennego życia gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i wrzaskliwość, złorzeczenie i złość. Nie rozmawiajcie o rozpuście i nieczystości. Wiecie, trudno sobie wyobrazić, żeby wierzący, odrodzony człowiek, ludzie znajdowali przyjemność w rozmawianiu o rzeczach niegodnych, niegodziwych, nieczystych, brudnych. Wiecie, znajdziemy się w sytuacji, kiedy ludzie staną koło nas i będą mówić rzeczy brzydkie, niewłaściwe. I teraz pytanie, czy ja mam w tym uczestniczyć jako Boże dziecko? Apostoł Paweł właśnie nas tego uczy. My mamy być światłem w tym momencie, solą i smakiem tego nowego życia, którym staliśmy się i które mamy od Boga. Tak więc Paweł mówi, nie miejcie z tymi rzeczami nic wspólnego. Nie bądźcie bezwstydni. Nie używajcie błazeńskiej mowy i nieprzyzwoitych żartów, które nie przystoją. Nie bądźcie bez zrozumienia woli Bożej. Inaczej mówiąc, ten nowy człowiek, którym jestem, powinien rozumieć, szukać woli Bożej dla swojego życia, bo przecież teraz żyję już nie dla siebie, ale dla Boga. Nie upijajcie się winem. A jak mamy postępować? Mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim, bo jesteście członkami. Gdy się gniewacie, nie grzeszcie, nie pozwólcie gniewowi zagościć w swoim życiu. I nie dawajcie diabłu przez to przystępu. Pracujcie na swoje utrzymanie, aby móc tego udzielać potrzebującym. Niech z waszych ust wychodzą słowa, które budują, przynoszą błogosławieństwo słuchaczom. Bądźcie uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie, jak Bóg nam odpuścił w Chrystusie. To jest niesamowite, kiedy Paweł mówi o gniewie, a później znowu powtarza i mówi o gniewie i o złości, i goryczy, i złorzeczeniu. Mówi, nie tak. Bądźcie uprzejmi, serdeczni, odpuszczający, jak Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Kochani, jeżeli mamy problem z przebaczeniem, mówimy, jak ja mogę to przebaczyć? Tak mnie zranił, tak jestem zraniony. To apostoł Paweł mówi, zwróć uwagę, w jaki sposób Bóg traktuje ciebie. Bóg, mamy tak przebaczać, jak Bóg odpuścił tobie i mnie w Chrystusie. Jak Bóg odpuszcza mi moje grzechy? Kiedy wyznaję mój grzech, kiedy proszę Go o przebaczenie, kiedy przez wiarę przyjmuję Jego przebaczenie. Czy myślicie, że za jakiś tydzień Bóg powie do mnie, Andrzej, a pamiętasz to, co zrobiłeś? Czy Bóg nam wypomina nasze,
nasze złe postępowanie, to, co złego zrobiliśmy? Bo Słowo Boże mi mówi, że kiedy Bóg przebacza, to rzuca to za siebie, rzuca w głębinę morską, oddala jak wschód od zachodu. On, który ma doskonałą pamięć, nie pamięta nam naszych upadków. Amen? Nie pamięta nam naszych upadków. Słuchajcie, jak długo często potrafimy jako wierzący nowy człowiek, nie stary, bo już jestem nowy, potrafimy chodzić z urazami jedni do drugich. Ze złością czasami jeden na drugiego. No dobrze, jeśli tam gdzieś zapali się ta iskra złości i gniewu, usuń to. Nie pozwól temu rosnąć. Usuń to. Jeżeli pojawia się gdzieś żal i pretensje do kogoś, wiedz jedno, jeżeli z tego nie zrobisz, nie usuniesz teraz, to to będzie rosło, a diabeł będzie to podsycał. I nagle ktoś stanie się wręcz wrogim dla ciebie. Musisz to usunąć. Zewlekajcie z siebie, bo jesteś już nowym człowiekiem. I nie wracajcie do nawyków tego starego człowieka. Zewlekajcie. Wiedzcie, że ten stary został już ukrzyżowany, pogrzebany. Nie ma go. Jesteś nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. A więc apostoł Paweł tutaj wzywa do niesamowitych rzeczy. Naśladujcie Boga, chodźcie w miłości. Mówi o nich, jesteście świętymi teraz. Wykupujcie czas. Bądźcie pełni ducha. Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom. Mężowie, miłujcie swoje żony. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Rodzice, nie pobudzajcie do gniewu dzieci. Każdy ma jakieś zadanie i Słowo Boże i apostoł Paweł reguluje to i mówi, w jaki sposób ten nowy człowiek, to nowe stworzenie powinno postępować. A więc ilekroć widzę, że coś jest nie tak, reagujmy i zewlekajmy, nie mówmy, no po prostu tak to już jest w moim życiu. Bracie, ja tak po prostu szybko wybucham. Co ja poradzę? Wiesz, ja mam taką tendencję do mówienia o ludziach i mam taką przyjemność, gdzieś czerpię z tego. Dobrze, jeśli mówisz o ludziach, mówimy dobrze, tak? Słowo Boże nam mówi, aby o nikim źle nie mówili. Słuchajcie, upadamy wszyscy w tym. Język jest trudny do opanowania, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. A więc muszę sprawdzić, jeżeli posługuję się językiem do tego, żeby gdzieś tam przed kimś kogoś dyskredytować, obmawiać i tak dalej, a jeszcze, nie daj Boże, wymyślać jakieś rzeczy negatywne, to jest straszne, to jest niegodne tego nowego człowieka. Ale wy jesteście kimś innym. Popatrzcie do 5 rozdziału. Apostoł Paweł mówi tak, od 3 wiersza, rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiecie na pewno, iż żaden rozpustnik lub nieczysty, to słowo rozpusta i rozpustnik jest to greckie słowo porneia, oznacza nierząd, niemoralność, nieczystość. Wiedzcie, że żaden rozpustnik, nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Ale ja już nie chcę być nieposłusznym synem. My byliśmy nieposłuszni. Teraz chcę być posłusznym synem, ale gniew Boży spada na nieposłusznych. I popatrzmy dalej. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich, bo już nie należymy do nich, jesteśmy zupełnie kimś innym. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł tutaj stwierdza, podobnie jak Pan Jezus w kazaniu na górze, że jesteśmy światłością. Nie stajemy się, jesteśmy światłością. Tak jak jesteśmy solą ziemi.
Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. O co Pawłowi chodzi? Kiedy jestem, gdziekolwiek jestem, pośród ludzi niezbawionych, pamiętaj, jesteś światłem Chrystusa. I teraz, kiedy oni działają, postępują, mówią, robią rzeczy, które są niegodne Boga, Jego imienia, to twoja i moja postawa, nasze zachowanie, nasz język ma być takim światłem, które sprawi, że i na ich życie będzie rzucone coś z tego światła prawdy Bożej i może się zawstydzą. I może nagle przyjdzie ta świadomość, bo tu jest napisane wszystko, co się ujawnia, twoje światło, to kim jesteś, twoje zachowanie i mowa może sprawić, że nagle oni inaczej spojrzą na siebie, coś z tego światła Bożego zacznie ich dotykać. I wtedy będzie to wezwanie do tych umarłych duchowo, do tych, którzy śpią i są martwi. Niech się obudzi ten, który śpi, niech powstanie z martwych i zajaśnieje mu Chrystus. Popatrzcie, jak niesamowite rzeczy, niesamowite prawdy są związane z twoim i z moim życiem, kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi. Nie zawsze to nasze światło świeci mocno i jasno i wyraźnie. Ale apostoł Paweł tak mówi, wy już nie jesteście ciemnością, ale jesteście światłością. Kochani, to jest cudowną rzeczą, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, w sytuacji, bo to jest praca, szkoła, gdziekolwiek i nagle ty jesteś tym światem i pokazujesz, że nie bawią cię rzeczy, które ich bawią. Nie ekscytują cię te rzeczy, które są brudne, pełne nieczystości, nieprawości. Mówią, czemu ty w tym nie chcesz uczestniczyć? Bo jesteś światłem, jesteś nowym stworzeniem. Kiedyś byłeś takim jak oni, może gorszym. To nie ma znaczenia. Ale teraz jesteśmy światłem. I powinno to światło Chrystusa być rzucane też na życie tych, z którymi przestajemy. Poprzez sposób naszych reakcji, zachowań i tego, co mówimy. Nie miejcie żadnego udziału w tych rzeczach. Nic wspólnego z tymi rzeczami. Nie brudźmy się. I tutaj Paweł mówi to, o czym dzieliłem się w niedzielę, o woli Bożej, jak rozpoznać wolę Bożą. Baczcie, jak macie postępować, wykupując czas. Kochani, ważne jest, ten nowy człowiek wie, że powinien mieć czas, znaleźć czas na to, aby rozpoznać, pytać o wolę Pana dla swojego życia. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który nie zna woli Bożej. Znamy ją, bo znamy, poznajemy Boże Słowo. Ale też Bóg nam chce objawiać, tak jak mówiłem w niedzielę, coś szczególnego, co ma dla twojego i dla mojego życia. Chce dać tobie i mnie kierownictwo w różnych życiowych sprawach. A więc wręcz tu jest nawa, chwytajcie okazję, wszelką możliwość. W ten sposób będziecie postępować mądrze. Chwytajcie ją po to, aby zrozumieć wolę Pana dla swojego życia. Pytajcie się o to Pana. Bo Bóg objawi nam, zwróćcie uwagę, że nie bądźcie nierozsądni, czyli ci, którzy nie rozumieją i nie znają woli Bożej, ale rozsądni rozumieją, jaka jest wola Pana. I zbliżając się do końca, od 18 do 21 wiersza jeszcze raz. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Paweł mówi do
tego nowego stworzenia do nas. Tak jak wzywa nas, abyśmy szukali możliwości, pytali Pana w naszym codziennym dniu: Panie, jaka jest Twoja wola? Potrzebuję znać Twoją wolę odnośnie tej sprawy czy tamtej sprawy? Tak on mówi: bądźcie pełni ducha. Ten nowy człowiek, masz się przyoblec i mamy być przyobleczeni w tą pełnię ducha. I zwróćcie uwagę, drodzy, że Paweł tutaj jakby stawia porównanie wino i Duch Święty. I nie ma na myśli, że ktoś sobie wypije do obiadu jakąś trochę wina. Mówi: nie upijajcie się winem. Co ma na myśli? Wiecie, wino poprawia nastrój. Jak go im więcej używasz, masz lepszy nastrój. Czujesz się bardziej swobodny. Język ci się zaczyna i buzia otwierać. Jak byłeś, nie mogłeś otworzyć ust, tak teraz im więcej tego trunku, zaczynasz opowiadać i w pewnym momencie przestajesz kontrolować to, co mówisz, ale czujesz się taki, zaczynasz śpiewać. Wino robi takie rzeczy z człowiekiem, nie? Ale Paweł mówi, nie, wino pozwala, czy alkohol pozwala ludziom na chwilę zapomnieć o ich problemach, o ich stresach. Daje jakby namiastkę jakiegoś takiego odskoczni od rzeczywistości, nie? I mówią, jak masz problem, jak masz handrę. Ale Paweł mówi, nie tak nauczyliście się Chrystusa. To należy do starego człowieka. To nie jest Boży sposób, ten nowy człowiek. Nie upijajcie się winem, nie szukajcie w tym ukojenia. Rozprawienia się ze stresem w waszym życiu. Ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Kochani, tam, gdzie jest obecność Ducha Świętego, tam przychodzi wolność. Tam ludzie nagle są rozluźnieni w ten Boży sposób, w czysty sposób. W tym takiej atmosferze wolności, gdzie, którą sprawia Duch Święty, znika strach. Przychodzi pokój. Przychodzi świadomość obecności Boga. Więcej zaczynasz mówić. Kiedy jest obecność Ducha Świętego i Duch Święty spoczywa, zaczynasz mówić. Nie pleść byle co, ale zaczynasz mówić do Boga, do Kościoła i zaczynamy rozmawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Zaczynasz śpiewać. Czy wiecie, kiedy w zgromadzeniu są ludzie Boży, którzy są pełni Ducha Świętego, to zaczynamy mówić. Zaczynamy śpiewać. Zaczynamy wielbić Boga. Odczuwamy, że On zdejmuje z nas stres i napięcie, bo Duch Święty wnosi Boży pokój. Uwalnia nas do uwielbienia i do chwały. To jest to słowo, które oznacza, że nie jest coś, że Duch Święty zstąpił na moment i coś się wydarzyło, ale tu jest mowa o czymś ciągłym. Napełniajcie się, bądźcie pełni cały czas Ducha Świętego. Tak jak wino przynosi swój efekt. Chciejmy to zrozumieć. Negatywny efekt. Jeżeli się ludzie upijają. Tak. Obecność Ducha Świętego przynosi ewidentny, widzialny, słyszalny, namacalny efekt. To Duch Święty sprawia, że zaczynamy się radować w Bogu. To nie znaczy, że nie będziesz przechodził przez utrapienia, uciski. Tak. Nie. Ale w tym wszystkim Bóg będzie dawał ci pokój, twój duch będzie podniesiony, twoje myślenie i będziesz pełen ufności, nadziei, że Bóg jest z tobą i ci pomoże. Nie musisz szukać zapomnienia w używkach, które dewastują życie ludzi. Ale mamy tą cudowną Bożą obecność, obecność Ducha Świętego. On tutaj jest, kochani. Jezus tutaj jest, Jego Święty Duch tutaj jest i On chciałby spocząć i napełniać nas tutaj, także tego wieczoru. Abyśmy
aby On przyniósł taką tą, to Bożą wolność, Bożą poczucie komfortu, rozluźnienia tego właściwego w naszych sercach. Popatrzcie, kiedy On jest, tam jest pieśń, tam jest chwała i tam jest wdzięczność. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. Tam jest wdzięczność. Kochani, czy jesteśmy dzisiaj Bogu wdzięczni, będąc na tym miejscu? Ja wiem, że jesteśmy po dniu pracy, po dniu różnych zmagań i wysiłków, ale wierzę, że jest obecność Pana, tutaj Duch Święty przyszedł, aby Ciebie i mnie błogosławić, aby nas podnieść. Dlatego Paweł mówi, zewlekajcie z siebie te stare rzeczy, które należą do starego człowieka, a wy przyoblekajcie się. Nie tylko w prawdę i współczucie i przebaczenie i taką uprzejmość wobec siebie, miłość, ale też bądźcie napełnieni Jego Świętym Duchem. I chciałbym, żebyśmy teraz, zanim odejdziemy z tego miejsca, zaprosili Pana i zaprosili Jego Ducha Świętego do naszych serc. Potrzebujemy, prawda? Potrzebujemy, żeby On rozprawił się z tymi napięciami wewnątrz nas, stresami, z tymi rzeczami, które często nas gdzieś tam niepokoją i gnębią. Ale kiedy przychodzi Boża obecność, wiecie, to jest tak, jak człowiek nagle... O Boże, jaka ulga. Boża obecność to sprawia i to czyni. Następnym razem będę mówił o duchowej walce i będę mówił, jak perfidna jest moc ciemności. Bo o tym pisze apostoł Paweł, kiedy mówi o postępowaniu, o tej naszej duchowej walce i zmaganiu. Ale teraz on wzywa mężów, żony, dzieci, Boże dzieci, każdego, który stał się Bożym dzieckiem, oblekajcie się. Rozumiejcie wolę Pana. Oblekajcie się w te dobre rzeczy. Świećcie światłem, które w nas jest, którym jest Chrystus w nas. Powstańmy, aby się modlić. Wiecie, ta Boża obecność, ta Boża pomoc, to, że On przyjdzie, On będzie działał, nie przyjdzie wtedy, kiedy ty i ja nie jesteśmy tym zainteresowani, nie mamy tego pragnienia i nie wyrażamy tego w naszym wołaniu, modlitwie. W zgromadzeniu nie powinniśmy się wstydzić i bać, aby otwierać usta i wołać do Boga. Pamiętacie, wielu ludzi czasami było w wielkich potrzebach i publicznie gdzieś na zewnątrz, kiedy Jezus przechodził, wołało za Jezusem: Jezusie, zmiłuj się nade mną. Uczniowie czuli się niefajnie. Oni jeszcze nie byli zielonoświątkowcami wtedy. Nie krzycz, nie wołaj, daj spokój mistrzowi. Nie zakłócaj nam tu tej wspaniałej atmosfery spokoju. Nie. Ja nie mówię o jakichś nieodpowiedzialnych wrzaskach, ale mówię o sercu skruszonym, sercu bolejącym, sercu, które woła i wyraża to: Boże, przyjdź do mego serca. Duchu Święty, przyjdź do mego życia. Potrzebuję Twojej pełni. Nie będę szukał ukojenia, zaspokojenia, odstresowania w różnych innych rzeczach, używkach czy w czymkolwiek. Ale Ty, Duchu Święty, przyjdź do mego serca. Bóg chce błogosławić swoje dzieci. Amen. Tu jest wyraźnie napisane: bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Wiedz, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Amen. Nie dlatego, że na to zasłużyłem, ale dlatego, że Bóg postanowił mnie kochać. Chcemy się modlić. Chcemy podnosić ręce, podnosić głos, powiedzieć: Panie, przyjdź do mego serca, Duchu Święty, przyjdź.
Chcę być wypełniony radością i pokojem. Chcę być człowiekiem rozradowanym wewnątrz. Chcę być tym, którego serce śpiewa, którego serce jest wolne i umysł, aby Ciebie wielbić i oddawać Ci chwałę. Zaprośmy Go. Zaprośmy Go. Obleczmy się, wzywając Jego imienia i prosząc, aby napełniał nas swoją świętą obecnością. Zachęcam Was, drodzy. Nie milczmy, módlmy się. To jest czas, który Bóg nam daje. Tak jak czytaliśmy w Psalmie 116 na początku, wielokrotnie wzywałem Pana i mi odpowiedział. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś obecny na tym miejscu. Dziękuję Ci, Boże, że Ty masz dla mnie cudowną moc Ducha Świętego, Twoją świętą obecność, aby moje serce było podniesione, aby moje zranienia były uleczone, aby przychodził pokój i radość do mojego serca. Panie, bez Ciebie nic nie jestem w stanie uczynić, a Ty jesteś moją radością, Ty jesteś moją tęsknotą, Ty jesteś moim życiem. Modlę się, Duch Święty, przyjdź, napełniaj całe zgromadzenie, nas tutaj zgromadzonych. Przyjdź, Duch Święty, do naszych serc, przyjdź z Twoim ukojeniem, z Twoją miłością, z Twoim pokojem. Przyjdź, Duchu Święty, z Twoją radością, aby nasze serca podnosiły się, aby nasze usta zaczęły się otwierać w dziękczynieniu, chwale, uwielbieniu, Boże. Abyś Ty mógł poruszać się pośród nas i w naszym życiu. Przyjdź do mego serca, przyjdź do naszych serc. Duchu Święty, stąpi i przyjdź do naszego zboru z całą swoją pełnią, z całym swoim błogosławieństwem. Twoją wolnością, z Twoim pokojem. W imieniu Jezus o to się modlimy. Halleluja. Halleluja. Kochani, wzywam nas wszystkich, wzywam Was. Módlmy się, otwierajmy nasze serca, nasze usta. Czy oddając Bogu chwałę, czy wielbiąc, czy dziękując, czy też zapraszając Go i prosząc, aby przyszedł i pomógł i dał siłę i moc. Chciejmy się modlić. Wykorzystujmy czas, który Bóg nam daje.